Dzień dobry Państwu, witamy w szczecineckim programie samorządowym. Dziś moim i Państwa gościem będzie Pan Burmistrz Daniel Rak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, nie sposób rozpocząć naszej rozmowy inaczej, aniżeli na temat koronawirusa. Jesteśmy świeżo po odkryciu drugiego przypadku w naszym mieście. Niemniej jednak ratusz trzyma rękę na pulsie. Panie Redaktorze, tak rzeczywiście jest. Rzeczywiście drugi przypadek zachorowania na koronawirusa. Dobrze by było, żeby żadnego nie było. Niemniej jednak jak na 40-tysięczne miasto, jak na to, że prawie od 4 tygodni w Polsce ta epidemia się rozwija, no to naprawdę można stwierdzić, że mieszkańcy Szczecinka bardzo odpowiedzialnie podeszli do zaleceń. Młodzież została w domach, dorośli ograniczyli naprawdę do minimum poruszanie się po mieście. Widać, szczecineckie ulice są wyludniałe. Przemieszczając się wzdłuż parku, widać, że ludzie naprawdę nie łamią przepisów. Jakieś naprawdę sporadyczne osoby przemieszczają się przez park. Przecież to był bardzo popularny ciąg komunikacyjny, chociażby do pracy, chociażby do tego, żeby odwiedzić rodziny, znajomych. Mamy oczywiście te obostrzenia. Niektóre są, z niektórymi łatwiej się nam zgadzać, z niektórymi trudniej. Na przykład zamknięcie lasów. Dla mnie to jest naprawdę niezrozumiała decyzja, bo wiemy, że przecież gdzieś trzeba złapać ten oddech, wyjść. My jako szczecinczanie naprawdę nie nadużywaliśmy. Ja nie słyszałem o przypadkach, żeby pod Szczecinkiem w lasach robiono grille albo jakieś duże imprezy. Niemniej jednak takie zakazy zostały wydane. Innym abstrakcyjnym zakazem jest zakaz wędkowania. No co taki wędkarz na łódce może rozprzestrzeniać, kogo może zarazić? Ja tylko stawiam takie pytania. Niemniej jednak jako szczecinczanie naprawdę stosujemy się do tych zakazów i bardzo rzetelnie wypełniamy te wszystkie obostrzenia, które są na nas nałożone. Oczywiście przed nami święta i taki widać, że słońce w końcu pojawiło się i chciałoby się wyjść, chciałoby się skorzystać z pierwszych promieni wiosennych. Dlatego też ten sztab spotkał się, rozmawialiśmy, jakie można tutaj zalecenia wydać, jakie można profilaktycznie wykonać zadania, które ograniczyłyby rozprzestrzenianie się koronawirusa. Poczyniliśmy pewne ustalenia zarówno z policją i Strażą Miejską, która teraz bezwzględnie podlega pod policję i razem współpracują. Brał udział w tym pan dyrektor powiatowy sanepidu, także też tutaj mieliśmy pewne ustalenia dotyczące ścieżek informacyjnych. Także no, takie spotkanie na pewno było konieczne i mam nadzieję, że ten najbliższy okres nasi mieszkańcy, mimo tego, że wiosna, że święta, ograniczą swoje przemieszczanie do minimum i te święta, mimo tego, że są dla nas bardzo ważne, będą jednak inne i troszeczkę w okrojonym składzie. Koronawirus to teraz temat numer jeden nie tylko w Szczecinku, ale życie toczy się dalej. Jesteśmy po sesji Rady Miasta, na której doszło do wielu ważnych zmian. I jakie one były? No przede wszystkim te najważniejsze. Sesja w okrojonym składzie. Radni opozycji nie wzięli udziału, mimo tego, że wszystkie środki bezpieczeństwa były dostępne i na najwyższym poziomie. Niech mieszkańcy sami oceniają to, czy takie zachowanie jest właściwe, czy nie. Dla nas najważniejsze to, że mogliśmy pewne procedury uruchomić, bo tak jak pan redaktor powiedział, epidemia epidemią, a życie toczy się dalej i trzeba wypełniać swoje zadania. Te zmiany budżetowe, które dla nas były, te trzy najważniejsze można by było wymienić, a to jest przede wszystkim wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji kwotą 155 tysięcy. Zgodnie z zarządzeniami tutaj Komendy Policji, właściwa komenda powiatowa może ubiegać się jeżeli uzyska dodatkowe wsparcie, na przykład samorządu, może uzyskać z Komendy Głównej dodatkowe pieniądze na zakup samochodów. I my, dokonując tych zmian, przekazaliśmy jasny sygnał, że miasto przekaże 155 tysięcy na rzecz zakupu 2 samochodów. Jestem w stałym kontakcie z panem komendantem Dziemianko. Mam nadzieję, że te potrzeby najpilniejsze, czyli zakup tych 2 samochodów, pozwoli policji na bezpieczniejsze patrolowanie ulic Szczecinka i naprawdę poprawi ich tutaj mobilność w naszym powiecie. Inną zmianą, jaką też radni przegłosowali, było przeznaczenie kwoty
ponad 250 tysięcy na Samorządową Agencję Promocji i Kultury. Mówimy tutaj o remoncie budynku przy ulicy Kościuszki. Przypomnę tylko, że mówimy tutaj o siedzibie Okręgowej Dyrekcji Lasów, która zmieniła swoją siedzibę i miasto skorzystało z prawa pierwokupu i docelowo ma się tam znajdować Samorządowa Agencja Promocji i Kultury. To jest jeden z etapów, bo to oczywiście nie jest cała kwota. Natomiast trzecią też ważną, mi się wydaje, że dla dużej części mieszkańców Szczecinka jest zmiana w budżecie i przeznaczenie 30 tysięcy na rzecz szczecineckiego hospicjum. No, powiem, że poszliśmy za przykładem starostwa, które też przekazało wcześniej taką kwotę. Uważam, że to jest wydatek i rekomendowałem radnym, bardzo potrzebny, bardzo istotny, ważny i ma być sygnałem takim, że miasto nie pozostawi hospicjum samego sobie. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie bardzo ważne są pozytywne informacje i taką z pewnością jest plan rozbudowy basenu. Panie redaktorze, no wszyscy, którzy korzystają z basenu, wiedzą, że Niecka, która dzisiaj jest do dyspozycji klubów sportowych, osób, które chciałyby aktywnie spędzać popołudnie, jest po prostu słabym punktem tego obiektu, jest zbyt mała. Oczekiwania szczecineczan są dużo większe, chcieliby mieć bogatszą ofertę. Basen był projektowany ponad 20 lat temu i dzisiaj można powiedzieć, że ta aktywność fizyczna jest dużo większa. Mieszkańcy bardziej aktywnie chcą spędzać popołudnia. Ja zresztą o tym mówiłem już wcześniej w swojej kampanii wyborczej, że trzeba będzie zmierzyć się z trudnym tematem. On nie będzie łatwy, natomiast na pewno warto jest, jeżeli już coś robimy, zrobić w sposób optymalny, przemyślany. Stąd też koncepcja, która została stworzona jako pierwszy etap. I tutaj mamy do... Architekci popełnili bardzo, według mnie, fajny, ambitny projekt rozbudowy na bazie istniejącej infrastruktury, czyli pozostaje układ szatniowy, pozostaje układ kas strefy wejściowej, natomiast zwiększa się oferta samej przestrzeni dedykowanej do uprawiania sportu, czyli zgodnie z założeniami architektów powstałaby dodatkowa Niecka z basenem 25-metrowym i kolejnymi 6 torami. Dodatkowo można w ich koncepcji zauważyć rozwiązania związane ze strefą relaksu. Ta oferta też by była dużo bogatsza niż ta, którą dzisiaj jest do dyspozycji szczecineczan i osób, które zamierzają korzystać z naszego basenu. Oraz taka dodatkowa rzecz w infrastrukturze zewnętrznej, czyli Niecka zewnętrzna. Oczywiście ona nie miałaby tutaj wymiarów żadnego, broń Boże, basenu pływackiego, ale też rekreacyjna z taką strefą zamkniętą dla osób, które chciałyby też spędzić czas w obrębie akwaturu, ale już korzystać z tej infrastruktury zewnętrznej. Bardzo, bardzo sprytnie przemyślana koncepcja. Można ją podzielić na jeden etap, dwa, trzy. Daje to możliwość realizacji poszczególnych elementów. Całość tej nowej infrastruktury połączona jest łącznikiem z istniejącym basenem i tą częścią rekreacyjną. Akurat ten punkt włączenia miałby miejsce u zbiegu właśnie łączących się tych dwóch funkcji rekreacyjnego basenu z basenem 25-metrowym. Naprawdę bezkolizyjne praktycznie rozwiązania, które pozwalają na przykład użytkować na co dzień szczecinecki basen i prowadzić równolegle inwestycje. To jest też bardzo istotne w tych wszystkich założeniach. Natomiast tak jak powiedziałem, jesteśmy dzisiaj na etapie koncepcji. Przejdziemy teraz do fazy uszczegółowiania jej, doboru technologii, doboru pewnych rozwiązań stricte technicznych, które pozwolą oszacować poszczególne elementy tej składanki, o której mówiłem, i docelowo będziemy, mam nadzieję, poznamy na samym końcu szacunek, koszt. No i później będzie ta sprawa trudniejsza, tak? Czyli całe programowanie związane z czasem realizacji tej inwestycji, z współfinansowaniem, gdzie
można uzyskać współfinansowanie. Zobaczymy, jaka będzie nowa perspektywa unijna. Zobaczymy w ogóle, w jakiej sytuacji finansowej będziemy przecież po tym kryzysie gospodarczym, który widzimy w naszej przestrzeni, zaczyna doskwierać i przedsiębiorcom, a poprzez to, że przedsiębiorcom, to później ma się też to, na pewno będzie się odbijało to na wpływach i z podatku PIT, i czy też z podatku od nieruchomości, bądź też z tym, o czym myślimy, czyli w wystosowaniu do szczecineckich przedsiębiorców pewnych ulg. My na pewno utracimy pewną część przychodów i na pewno musimy analizować te sprawy finansowe. Niemniej jednak ja uważam, że mamy dzisiaj sytuację związaną z koronawirusem. Ta sytuacja minie, a my musimy myśleć dalej o tym, jak będzie się rozwijał Szczecinek. Naszą rozmowę rozpoczęliśmy tematem koronawirusa i tematem koronawirusa proponuję skończyć. Chciałbym, abyśmy razem zaapelowali o to, żeby mieszkańcy utrzymywali status, który teraz trwa, żeby dalej przestrzegali zaleceń, a także żeby zachowali spokój. Panie redaktorze, oczywiście cały czas proszę o to, żeby mieszkańcy bardzo odpowiedzialnie się zachowali, żeby w tym okresie świątecznym ograniczyli ilość grillu. Proszę także o to działkowców, do których wystosowaliśmy apel do poszczególnych ogrodów działkowych. Mamy sygnały z Komendy Powiatowej Policji, że właśnie tam aktywność działkowiczów jest zbyt duża w stosunku do tej sytuacji, jaką mamy. Zachowujmy się odpowiedzialnie, zachowujmy się bardzo karnie, a wówczas ograniczymy rozprzestrzenianie się koronawirusa do minimum. O to apeluję, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan burmistrz Daniel Rak. Państwu dziękuję z kolei za uwagę i zapraszam na kolejne programy.